trzeci typ ruszania. Powiedzmy, wyjeżdżamy sobie na z jakiegoś terenu zamkniętego, z drogi podporządkowanej na drogę z pierwszeństwem, ale jest dość duży ruch i mamy niewielki czas, żeby wjechać między te samochody, więc wtedy potrzebujemy bardziej dynamicznego ruszania. I teraz proszę wrzucić dwójkę, wcisnąć sprzęgło dwójkę i tak jak poprzednio dodać na 1000 obrotów, spuścić ręczny, dodać do 1000 obrotów i teraz ruszając trzeba zrobić tak, żeby te obroty rosły, czyli puszczamy sprzęgło i dodajemy i mocniej, dobra, i stajemy i jeszcze raz. I proszę jeszcze raz to przećwiczyć. Tutaj widzimy, że za pierwszym razem poszło bardzo fajnie, za drugim razem troszeczkę nam obroty spadły, ale rozumie pan, o co chodzi. I teraz ja daję, tutaj na mnie, ja daję kursantowi narzędzia, trzy typy ruszania. I w jego ocenie, on musi ocenić sytuację, do jakiej sytuacji wybierzemy jakie narzędzie. Czyli przy manewrowaniu, przy podjeżdżaniu w korku możemy sobie ruszać bez gazu. Mamy dzisiaj niedzielę, przed południem ruch jest niewielki, będziemy wyjeżdżać. Pojedziemy sobie ruszaniem takim spokojnym. Będzie większy ruch, ruszamy bardziej dynamicznie. Ale to już jest, zostaje w ocenie uczącego się, w ocenie kierowcy. Dostał narzędzia, musi się nauczyć z tego korzystać.